Cześć, witajcie z tej strony enek.pl i chciałem Wam dziś udostępnić i pokazać, jak zainstalować moją paczkę modów, czyli Adventure Tech. Co będzie nam potrzebne? Paczka modów jest pod wersję 1.2.5, więc potrzebujemy czystego Minecrafta 1.2.5. Znajduje on się na chomiku, link dodatkowo będzie w dyskrypcji i cała paczka modów będzie znajdować się w opisie wraz z zawartością, co jest w paczce. Czyli pierw pobieramy paczkę modów. Ja ją mam już tutaj. Jak widzicie, paczka jest. I znajduje się w nim katalogi do Minecraft, do .minecraft, do Minecraft .jar. Tutaj mamy instrukcję, w której możemy przeczytać, jak zainstalować i jakie modyfikacje znajdują się w paczce. To może być niekompletne, bo robiłem na szybko, żeby było. Niemniej jednak tak. Wchodzimy w start. Updata. I tu mamy. Pamiętajcie, że musimy mieć czystego Minecrafta. Czyściutkiego. Jeżeli nie macie czystego Minecrafta, pobierzcie na nowo. Zupdate'ujcie i podmieńcie pliki w bin tego Minecrafta z pobranego z Minecrafta 1.2.5 wersji. Wtedy będziecie mieli wersję 1.2.5. A więc tak, co robimy teraz? Otwieramy katalog bin i otwieramy za pomocą WinRara. Najlepiej WinRara. Plik Minecraft .jar. I otwieramy katalog do Minecraft .jar. Całość kopiujemy. Ctrl-C. Przenosimy do Minecraft .jar. No i w ten sposób już mamy załadowany katalog, katalog plik. Teraz możemy pamiętajcie skasować meta.inf. To jest najważniejsze. Meta.inf zostało skasowane, bo będziecie mieli czarny ekran i nic wam nie wyświetli. Teraz tak, potrzebujemy do Minecraft, czyli do Minecraft. Zaznaczacie, przekopiowujecie. W ten sposób nam się kopiuje. Jeżeli coś będzie chciało nadpisać, nadpisujemy. W ten sposób zaznaczamy kopiuj, nadpisz. I tak, w ten sposób mamy bardzo prosty paczkę już zainstalowaną. Teraz co możemy robić? Możemy to już zamknąć. Odpalamy Minecrafta. Mam nadzieję, że wszystko będzie ok. Pamiętajcie, nie dajemy update'u. Not now. Czekamy trochę, to może potrwać odpalanie, bo jest to duża ilość modyfikacji. Forge wyczytuje 84. Czekamy, czekamy. No to mamy się poprzez, o, to jak widzicie, 84 modyfikacje załadowane. Możemy stworzyć nowy świat. Świat się nam teraz zacznie tworzyć, generować. Jak widzicie, już się generuje. Chwilkę to może trwać, ale to no, nieznaczna chwila. Zapisuję czanki. Aha, nie sprawdzałem, jak działa Optifine, ale jeżeli już byście chcieli testować działanie Optifine'a, to radziłbym zrobić to w ten sposób. Nie w ten sposób, tylko po prostu spróbować od wersji C6 wzwyż, bo tylko ta wersja działa pod Forge. I patrzymy, mamy wszystkie itemy, tak, mamy, jest tego pełno. No dobra, jak macie jakieś pytania, pytajcie.